Mojave, Kalifornia, rok 2004. Niemożliwe do spełnienia marzenie staje się rzeczywistością. 21 czerwca 2004 roku wzbił się w niebo pierwszy pojazd kosmiczny zbudowany przez prywatną firmę. Był to też pierwszy w historii lot czysto komercyjnego pojazdu kosmicznego. I jeśli projekt Spaceship One zakończy się sukcesem, będzie to początek nowej ery w dziejach podboju kosmosu. Kosmiczny wyścig. Wyzwanie XXI wieku. Na kalifornijskiej pustyni Mojave wizjoner i konstruktor lotniczy Bert Rutan wraz z grupą pilotów, inżynierów i mechaników z firmy Scale Composites próbuje ziścić marzenie o podróżowaniu w kosmosie dla każdego. 10 months before. Kilka miesięcy wcześniej rozpoczęto budowę dwóch niezwykłych pojazdów latających. Dziś bardzo ważny etap ich tajnego programu, opatrzonego kryptonimem Tier 1. Pilot oblatywacz Doug Shane i drugi pilot, Pete Seabold, szykują maszynę do jej dziewiczego lotu. Samolot o nazwie White Knight ma wynieść Spaceship One na wysokość 15 tysięcy metrów. To spełnienie naszych marzeń. Pracujemy nad tym projektem od ponad 7 lat. Jesteśmy tu od kwietnia i pracujemy nad naszym programem lotów kosmicznych. W roku 1996 grupa entuzjastów turystyki kosmicznej poinformowała o ustanowieniu nagrody w wysokości 10 milionów dolarów. Otrzymają niezwiązana ze strukturami rządowymi organizacja, która jako pierwsza dokona dwóch suborbitalnych lotów na wysokość ponad 100 kilometrów w odstępie najwyżej 2 tygodni. Wysokie nagrody od dziesięcioleci przyspieszają postęp w lotnictwie. W roku 1927 Charles Lindbergh otrzymał kwotę 25 tysięcy dolarów za pierwszy nieprzerwany przelot nad Atlantykiem. Do rywalizacji o współczesny odpowiednik tej nagrody stanęło 20 ekip z 7 krajów. Pierwszym, który wystartował, był Bert Rutan. W ciągu ostatnich 30 lat Bert Rutan projektował, budował i testował co najmniej jeden oryginalny samolot rocznie. W roku 1986 jego Voyager został pierwszą, jak do tej pory jedyną maszyną, która obleciała kulę ziemską bez międzylądowania i uzupełniania paliwa. Począwszy od pierwszych budowanych w domu samolotów do najnowszych wysokościowych maszyn badawczych, jego pomysły i rozwiązania zawsze rewolucjonizowały lotnictwo. Dziś kieruję wzrok wyżej. W 1994 roku zacząłem się zastanawiać, co moglibyśmy zyskać, budując samolot latający z kilkukrotną prędkością dźwięku? Pomyślałem, jaka by to była fascynująca zabawa. Przejść na silnik rakietowy i przyspieszyć naprawdę szybko. Lecąc świecą w górę z przyspieszeniem jakichś 3,5G. To byłaby niezła jazda. Potem przez jakieś 4 minuty byłoby się w stanie nieważkości. Wyrwalibyśmy się z atmosfery w czarne niebo i widzielibyśmy to samo, co widać z orbity. Ta największa na świecie, dostępna dla wszystkich, górska kolejka byłaby suborbitalnym lotem kosmicznym. Lotnisko Mojave, Kalifornia. Boy, did it straighten back out quickly. Całkiem równo, co? Na początku lat 90. zaczął prowadzić pierwsze próby z modelami. Trzeba zmienić kąt klap na 55 stopni. 50 stopni. Prowadzenie tego typu badań to robienie czegoś, o czym połowa ludzi myśli, to niemożliwe. A druga połowa, no, może się uda.
Zawsze, kiedy dokona się przełomowego odkrycia, można cofnąć się w czasie i znaleźć moment, w którym wszyscy byli zgodni, że robienie czegoś takiego to nonsens. Tak więc naprawdę twórczy badacz musi wierzyć w nonsensy. Oficjalnie prace konstrukcyjne rozpoczęły się w marcu 2001 roku, kiedy swoje finansowe wsparcie dla tajnego projektu ogłosił inwestor Paul Allen. Sądzę, że już niedługo szukające przygód osoby prywatne będą mogły spróbować podróży kosmicznych. Moim zdaniem umożliwienie wszystkim przeżycia czegoś takiego to bardzo kusząca perspektywa. W ciągu 40 lat w kosmos poleciało mniej niż 500 osób. Wielu ludzi chciałoby przeżyć coś takiego. I myślą, że nasz rząd pracuje nad tym, by jeszcze za ich życia loty kosmiczne potaniały i stały się dostępne dla wszystkich. A wcale tak nie jest. Jeżeli nie zrobią tego tacy ludzie jak ja, to nikt tego nie zrobi. Bert zaplanował, że jego ekipa zbuduje dwa zupełnie nowe pojazdy. Pierwszy z nich, będący 316 projektem Rutana, to wyposażony w napęd rakietowy Spaceship One. Ten trzytonowy pojazd ma skrzydło o rozpiętości 5 metrów i mieści pilota oraz dwóch pasażerów. Drugi pojazd, White Knight, ma wynieść Spaceship One na wysokość 15 tysięcy metrów. Wtedy Spaceship One ma włączyć napęd rakietowy i wystrzelić świecą w górę. Silnik wyłączyłby się po wyjściu pojazdu z atmosfery. Jako że Spaceship One nie osiągnie szybkości koniecznej do wejścia na orbitę, otrze się tylko o próg kosmosu na pułapie 100 km, a następnie zacznie opadać ku Ziemi. Suborbitalny lot powinien zakończyć się lądowaniem na lotnisku Mojave. Pół roku po znalezieniu inwestora projekt Tier One zaczął nabierać kształtów. Chciałbym, żeby te dwa przełączniki działały w tej płaszczyźnie. Inaczej przy wibracjach i przeciążeniu rzędu 3G trudno by było sięgnąć do nich ręką. Grupa inżynierów, projektantów i pilotów oblatywaczy omawia wyposażenie kabin obu pojazdów. Robimy to wszystko sami, bez pomocy wielkich instytucji rządowych. Robimy to sami i koszta są niższe. Przydałby się jeszcze uchwyt tu i tam z tyłu. Niech ktoś weźmie narzędzia i wpadnie na złomowisko. Stoi tam sporo starych samochodów i przyniesie parę klamek. Powinny być dobre. Byłem odpowiedzialny za wyposażenie kabin. Wykładziny, fotele, systemy, okna. Wewnątrz zamkniętego dla obcych hangaru powstaje White Knight. Po opracowaniu projektu Spaceship One, po ustaleniu jego wagi i kształtu, bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że to, co robimy, jest dość ryzykowne. Jednym z najważniejszych zadań było zbudowanie samolotu matki za niewielkie pieniądze i możliwie jak najszybciej. Udało nam się niedrogo kupić dwa silniki odrzutowe. JD-5. Cała konstrukcja dostosowana została do tych silników. To spore ryzyko, bo nikt wcześniej nie latał maszyną o takiej konfiguracji. Dwie belki kadłubowe z oddzielnymi ogonami i wysunięte do przodu podwozie pod każdą z nich. To zupełnie nowy kształt. 9 miesięcy po rozpoczęciu programu Tier One, 318 konstrukcja Berta Rutena, White Knight, po raz pierwszy wyjechała z hangaru. Pierwsze próby miał przeprowadzić główny pilot oblatywacz Doug Shane. Najpierw był sprawdzian hamulców. Szefem ekipy technicznej był Steve Losey. Uwaga, zaczynamy test hamulców. Przejedziemy jakieś 3 metry. Doug zatrzyma maszynę, potem wrócimy z nią na miejsce.
Brak hamowania. Naciśnij z całej siły. Hamulce nie działają, co? Sprawdź sam. Naciskam pedał. I odchyla się cały przód kabiny. Ale siła. Ostrożnie. Spróbujmy to jakoś zamocować, bo bez tego nic nie zrobimy. No i teraz nie wyjdzie. Kiedy buduje się samolot w pomieszczeniu i kolejno dodaje wszystkie części, nie można cofnąć się o parę kroków, by zobaczyć całość. Kiedy wytoczyliśmy go na zewnątrz, wiecie, co wszyscy sobie pomyśleliśmy? Nikt nie myślał o ryzyku. Wszyscy myśleli o tym, że wszystkie nasze maszyny latają doskonale. Nie może być mowy o żadnych błędach i tak dalej. A mnie uderzyło to, że chyba bardziej niż inne moje konstrukcje, ta jest jakaś... inna. Trochę dziwne, co? Spojrzałem na niego i pomyślałem sobie, że to czyste szaleństwo. To naprawdę szaleństwo podejmować tak wielkie ryzyko. Mam wibracje. Spoilery ci klapią. Do diabła to spoilery. Po dokonaniu drobnych poprawek, White Knight bezproblemowo przeszedł wszystkie testy. Jego udane loty przybliżyły program Tier 1 do niemożliwego, do lotu w kosmos. Po pierwszym samolocie, który przekroczył prędkość dźwięku, X-15 oraz promach kosmicznych, teraz przyszła kolej na pomysły Berta Rutana. Dom Berta Rutana, Mojave, Kalifornia. Jak Chuck Yeager i wielu innych, Bert Rutan zaczynał od pilotażu. Zaczynałem zaraz po koledżu w połowie lat 60. latając jako oblatywacz na wojskowych samolotach. Bardzo lubiłem to zajęcie, choć jeszcze bardziej bawiło mnie budowanie w domu własnych samolotów. W ciągu 30 lat Rutan zbudował prawie 40 oryginalnych samolotów, a dziś stanął przed największym wyzwaniem – załogowym lotem kosmicznym. Jedynymi wyposażonymi w skrzydła pojazdami, które wydostały się poza obręb ziemskiej atmosfery, były X-15 i promy kosmiczne. Jednak w czasie powrotu poddawane były ogromnym przeciążeniom i nie wróciłyby na Ziemię, gdyby nie skomplikowany system sterowania oraz specjalna ochrona termiczna. 4 czy 5 lat temu wpadłem na pomysł naszego pojazdu kosmicznego. Wykluczyłem rozwiązanie ze stałymi skrzydłami. Taki pojazd trzeba pilotować bardzo uważnie, bo inaczej można zginąć. Pomysł Rutana jest genialny. Pojazd składa się na pół. Z obliczeń wynika, że w takim położeniu lekki Spaceship One może swobodnie opadać w słupie powietrza. Opadanie powinno być stabilne i wytworzyć maksymalnie duże tarcie, które powinno tak bardzo spowolnić ruch pojazdu, by powstające w jego wyniku ciepło nie stanowiło problemu. Następnie Spaceship One powinien przedzierzgnąć się w szybowiec i bezpiecznie wylądować. To był chyba najwspanialszy moment tworzenia tego projektu. Kiedy dostałem wyniki, okazało się, że w tym ustawieniu płata mamy wielki opór i stabilność przy prędkości ponaddźwiękowej. To było to. Rutan zaczął używać materiałów kompozytowych na początku lat 70. To bardzo sztywna i bardzo wytrzymała konstrukcja. Zacząłem stosować kompozyty, bo stwierdziłem, że dzięki nim można budować samoloty szybciej, tak samo jak buduje się łódź czy deskę surfingową. Tę samą technologię zastosowano przy budowie Spaceship One. Jeden z inżynierów projektu, Matt Steinmetz, nadzorował montaż.
Nie różni się to od składania samolotu z zestawu do samodzielnego montażu. Większość czynności i materiałów jest bardzo prosta. Tu nic nie jest tak skomplikowane jak w promach. Poszczególne sekcje pojazdu są wykonane z warstw włókien węglowych i żywic epoksydowych. Potem wszystko łączone jest w całość na szkielecie pojazdu za pomocą kleju. W większości firm usłyszałbym, jesteś za młody i nie masz odpowiedniego doświadczenia, aby nadzorować budowę pojazdu kosmicznego. A tu proszę, damy ci bardzo poważne zadanie i zobaczymy, jak sobie poradzisz. Ten budowany ręcznie pojazd musi latać z 4-krotną prędkością dźwięku i wytrzymać przeciążenie 5G. Podoba ci się? Po 9 miesiącach prac Bertu Tan i jego firma Skate Composites pokazali swój tajny projekt światu. Chciałbym podkreślić, że to moja żona wyhaftowała to wszystko. Chciałbym zaprezentować wam pierwszy prywatny załogowy pojazd kosmiczny, Spaceship One. Wszystko to powstało po to, by zwykły człowiek mógł wyruszyć w kosmos. Pierwszy lot Spaceship One był zarazem sprawdzianem konstrukcji w locie. 6 czy 7 lat temu postanowiliśmy sprawić, by ludzie zaczęli myśleć o nowych rozwiązaniach. Ograniczenia techniczne nie są dziś problemem. Naszym celem była zmiana sposobu myślenia o przestrzeni kosmicznej. Jak się leci, Mike? Cudownie. Choć Rutan był coraz bliżej realizacji swoich marzeń, największe wyzwanie wciąż było przed nim. Widzisz coś, Brian? Mam świetną widoczność w dół. Kiedy obie maszyny znalazły się na odpowiednim pułapie, piloci Mike Mulville i Brian Binnie rozpoczęli sprawdzanie urządzeń sterowniczych Spaceship One. Mike, jesteś gotów? Zacznij próby. Okej, próba hamulców. Do diabła, ale opór. Muszę z całej siły napierać na orczyk. Oceniam, że wychylenie steru kierunku wymaga nacisku około 20 kg. Dobrze, teraz sterolotki. Znakomicie. Poszły w górę jakieś 15 cm i wróciły. Mogę teraz posterować? Potwierdzam. Zacznijmy od lekkiego skrętu. Zaczynam powoli skręcać w prawo. Powinniście to odczuć. Pełne wychylenie w lewo. Zrozumiałem. Myślę, że działa. Spróbujmy w drugą stronę. Spróbujmy z pełną mocą silników. Na mój znak. 3, 2, 1, teraz. Zaczęły się turbulencje. Niedobrze. Nie wiem, skąd to się bierze. Ależ mną trzęsie. Też to czuję. White Knight, wszystko w porządku? Nagle pojawiły się turbulencje. Strasznie trzęsie. To niezbyt przyjemne. To pewnie hamulce. Najniebezpieczniejszym etapem misji było lądowanie White Knighta z doczepionym Spaceship One. Żadna z maszyn nie była projektowana z myślą o takim manewrze. Może też wypuszczę podwozie. Podawaj mi wysokość. Świetna robota, Brian. Wspaniałe lądowanie.
Gratuluję. Było świetnie. Byłeś przerażony lądowaniem? Nie, bardzo mi się podobało. Jakieś większe problemy? Było super. Jak wchodzi w skręty? Co z hamulcami? Coś nie tak? Troszeczkę. To wszystko tak, a reszta? Było wspaniale. Gratulacje. Świetna maszyna. To hamulce. Kiedy wychyliłem zewnętrzne, musiałem się naprawdę mocno trzymać. To hamulce aerodynamiczne. Z wewnętrznymi było super, ale zewnętrzne coś okropnego. A jak lądowanie pod kadłubem? Fajnie. Miałeś najlepszy widok. Fakt. Przez te wszystkie testy to było ciut więcej pracy niż zwykle. Myślę, że spaceship szybowałby jak złoto. Nie wiem, czemu zaraz nie wystartujemy, żeby to wypróbować. Zrobiłbym to i miałbym wakacje. Po pierwszym locie wszyscy usiedli, by przeanalizować zarejestrowane na taśmie zachowanie maszyny. Po udanym locie próbnym Spaceship One, Bert Rutan postanowił znaleźć rakietę, która posłuży do napędu pojazdu. Pustynia Mojave, 21 listopada 2002 roku. Rutan wybrał dwie małe firmy zajmujące się budową hybrydowych silników rakietowych, EAC z Miami na Florydzie i Space Dev z Poway w Kalifornii. Zaczęła się rywalizacja mająca wyłonić mocniejszy napęd. Nagrał mi się na poczcie głosowej. Cześć Kevin, tu Bert Rutan. Ten Bert Rutan? Tak, ten. Nie pamiętam dokładnie, co powiedział, ale brzmiało to tak. Słuchaj, mam pewien projekt. Zadzwoń do mnie, bo chciałbym z tobą pogadać. Nie mogłem w to uwierzyć. Zupełnie jakby zadzwonił do mnie Thomas Edison i powiedział, tu Thomas Edison, wpadnij, bo chciałbym, żebyśmy nad czymś popracowali. Rutan wymagał, by rakieta była bezpieczna i tania. Warunki te mogła spełnić rakieta napędzana pod tlenkiem azotu i sproszkowaną gumą. Firma SpaceDev jako pierwsza była gotowa do 15-sekundowej próby silnika. Trochę się denerwowałem, bo silniki, jakie budowaliśmy do tej pory, miały po 7,5 kg ciągu, a Bert wymagał 7,5 tysiąca kg. Myślę, że on też trochę się martwił, że zatrudnił firmę, która nie ma doświadczenia, na jakie liczył. Zgodnie z planem. W hybrydowym silniku tego typu skroplony podtlenek azotu znajduje się pod wielkim ciśnieniem w zbiorniku o średnicy 2 metrów. Kiedy podtlenek azotu zostanie dostarczony do pojemnika zawierającego sproszkowaną gumę i podpalony, mieszanka eksploduje, wytwarzając gazy wylotowe. Coś jest nie tak. Mamy pożar. No już, zgaście to. Czy ktoś ma z nimi łączność? Niech zaleją to wodą. Czyżby ktoś wcisnął starter? Starter to nie problem. Chyba rozerwało zbiornik. Dwa miesiące po SpaceDev do pokazu gotowa była druga z firm, EAC. W przeciwieństwie do silnika SpaceDev, wiele elementów naszego silnika pomyślnie przeszło testy, więc ryzyko jest niewielkie. Ale zobaczymy. W czasie tej próby oprócz siły ciągu ma zostać zmierzone ciepło wytwarzane przez silnik. Będą kiełbaski i bułeczki. Tym razem chcemy sprawdzić na próbkach, jak mocno rozgrzewa się powietrze wokół dyszy, bo musimy wiedzieć, czy nie uszkodzimy konstrukcji pojazdu.
I stąd te koszulki i biwakowy prowiant. NASA nigdy nie opublikowała wyników swoich badań. Szukaliśmy w internecie i niczego nie znaleźliśmy. Nie wiemy, jak blisko trzeba podejść, żeby podgrzać hot doga. Ale za chwilę się przekonamy. A potem będzie można je zjeść? Tak, po 7 sekundach trzeba podejść i obrócić się na drugą stronę. I jak pokaz? Znakomicie. Chodźmy sprawdzić, co z jedzeniem. Znakomity sukces został przyćmiony przez tragedię. Wracając do domu samolotem własnej konstrukcji, zginął w wypadku lotniczym koordynator projektu, Dave Thompson. To brutalne przypomnienie, jak niebezpieczne może być latanie. W nocy przed pierwszym samodzielnym lotem Spaceship One ekipa Berta Rutana zebrała się wokół pojazdu. Ekspert w dziedzinie aerodynamiki, Jim Tai, dzieli się swoimi przewidywaniami co do przebiegu jutrzejszego lotu. Muszę przewidzieć, jak zachowa się maszyna w locie, jak wysoko poleci, jaką rozwinie szybkość, jakim obciążeniom będzie poddana cała konstrukcja. Z tego wynika, że przed rozpoczęciem manewru powinieneś bardziej wychylić drążek. Nie wiem, czy mogę go popchnąć tak daleko. W pierwszym samodzielnym locie pilotem Spaceship One będzie Mike Melville. Mike zbudował swój pierwszy samolot z zestawu Berta Rutana, kiedy pracował jako mechanik w Indianie. Wraz z żoną Sally przyleciał do Mojave, by pokazać maszynę Bertowi i został jego pierwszym pełnoetatowym pracownikiem. To bardzo stresujące być żoną takiego wariata. Ale huknęło. Mam na to sposób, odgradzam się od tego. Buduję sobie mur. W czasie pierwszego lotu Mike zostanie zrzucony z wysokości 14 tysięcy metrów w maszynie, która jeszcze nigdy nie była w powietrzu. Nie wiadomo nawet, czy w ogóle potrafi latać. Nie wiemy tego, bo spaceship nie był testowany w tunelu aerodynamicznym. Gdyby to był Boeing czy inna wielka firma, wiedzielibyśmy, jak lata już na kilka lat przed pierwszym startem. Chcę, żebyś to przećwiczył. Okej, co z częścią dziobową? Zamek jest gdzieś tutaj. Mam zaufanie do Berta i jego zdolności przewidywania. Przed każdym lotem siadam i mówi mi, jak jego zdaniem powinna latać dana maszyna. I nigdy się nie myli. Z danych aerodynamicznych wynika, że następnego ranka spaceship powinien zachowywać się znakomicie. Mimo to trzeba przećwiczyć procedury awaryjne. Masz wystawić głowę i wypchnąć się na zewnątrz, nawet gdybyś był w korkociągu, i tak wyrzuci cię do przodu. A więc w ten sposób? Nie, opuść stopę. O, właśnie tak. Po prostu skaczesz. Jest wczesny ranek i ekipa Scaled Composites szykuje się do najniebezpieczniejszego lotu w swojej historii. Witam wszystkich, jest godzina 7:24. 5:24. 7:24 jest w Wichita. To nasz pierwszy oficjalny lot. Z zapowiedzi wynika, że pogoda się poprawiła i chmury ruszyły znad gór na wschód. Wielu ludzi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pyta mnie, czemu pozwalasz mu na coś takiego? Jednak nie sądzę, żebym miała prawo mówić mu, co ma robić, nawet jeśli jest to ryzykowne i grozi śmiercią. Poza tym to jego największa radość. Moja żona Sally martwi się o mnie. Zaczęła bardziej się przejmować, kiedy oboje zrobiliśmy się starsi. Ostatnio mieliśmy wypadek. W zeszłym tygodniu zginął jeden z naszych kolegów. Nigdy nie sądziliśmy, że stanie się coś takiego.
Tę podkówkę dostałam od Mike'a, kiedy miałam 17 lat. Kazał na niej wyryć nasze inicjały i datę, kiedy się poznaliśmy. To nasz talizman. To na szczęście. Jestem gotów. Możesz kołować. To chyba najbardziej ryzykowny lot w naszej historii. Jeszcze nigdy nie zrzucaliśmy samolotu z nieba, nie wykonawszy wcześniej lotów próbnych. White Knight wznosi się na wysokość 14 tysięcy metrów, 3 kilometry wyżej niż latają pasażerskie odrzutowce. Wszystko gotowe? Tak. Uwaga, zaczynam odliczanie. Na mój znak. Teraz. Separacja. Żadnych kłopotów. Separacja prawidłowa. Widzisz go, Brian? Tam jest. Samolot leci poprawnie. Mam drążek na luzie i nos jest lekko w dół. Leci jak marzenie. Ale maszyna. Tuż po separacji miałem stan nieważkości. Byłem zaskoczony, kiedy wszystko zaczęło mi fruwać w kabinie. Zrozumiałem, możesz wracać. Lecące obok samoloty pomagają Mike'owi podejść do lądowania. Widzisz, wróciłem. Tak bardzo cię kocham. Ja też cię kocham. Świetnie się spisałeś. Piękny lot. Dzięki, chłopie. Chciałem pogratulować całemu zespołowi, że udało nam się dotrzeć do tego etapu. Teraz ruszymy w górę, by zobaczyć kosmos. Udany bezsilnikowy lot Spaceship One był kamieniem milowym w wyścigu do gwiazd. Po tragicznej śmierci Dave'a Thompsona nadzór nad napędem rakietowym przejęli Brian Binney i John Campbell. Jako pierwsza odbyła się próba Space Dev. Test wypadł pomyślnie, ale potem silnik nie chciał się wyłączyć i doszło do pożaru. To było straszne. Zupełnie inaczej wypadł test EAC. Silnik zapalił, działał, dał się wyłączyć. Wszystko szło gładko. To był dobry silnik rakietowy, więc kontrast był ogromny. Mieli zupełnie różne podejście do tematu. Ekipa Space Dev wywodzi się z wielkiej firmy lotniczej i była bardziej zainteresowana dokumentacją i podejmowaniem kolejnych logicznych kroków. To, co nastąpiło potem, było jeszcze ciekawsze, bo w trakcie czterech kolejnych prób silnik EAC w ogóle nie chciał zapalić. Sytuacja zupełnie się odwróciła. EAC, która cieszyła się z niepowodzenia Space Dev, teraz sama miała poważne problemy z utrzymaniem się na placu boju. Ostateczny test silników obu firm był zakończeniem rywalizacji. Bert Rutan zarządził telekonferencję, by poinformować o swojej decyzji. Z kim mówię? To my z Miami. Jest tam ekipa ze Space Dev? Nie trzymaj nas w niepewności, Bert.
Jako że obie firmy osiągnęły zbliżone wyniki i obie zbudowały udany napęd, wybranie tego, kto będzie uczestniczył w dalszych testach, nie było łatwe. Jednak dziś mam przyjemność poinformować, że firmą, która podpisze kontrakt na silnik dla SpaceShip One, została firma Space Dev San Diego. Wzloty i upadki. Takie jest życie. Kontynuowano testy bezsilnikowego lotu SpaceShip One. Każdy lot zwiększał wiedzę o możliwościach maszyny. Nasz samolot lata coraz wyżej i coraz szybciej. Za każdym razem, kiedy leci wyżej czy szybciej, robi coś nowego i to zwiększa naszą wiedzę. Zawsze istnieje możliwość, że zdarzy się coś nieoczekiwanego. Dzięki testom w locie trójka pilotów, Mike Melville, Pete Seabold i Brian Binney, poznawała unikalne właściwości samolotu. Pilot składa skrzydła pojazdu. Zgodnie z przewidywaniami Berta Rutana, złożenie skrzydeł umożliwiało maszynie bezpieczne opadanie w powietrzu. Ciężarówka Scaled Composites, zwana pieszczotliwie śmieciarką, stanowi ruchome centrum kontroli lotów. To właśnie z jej wnętrza aerodynamik Jim Tai nadzoruje działanie lecącego pojazdu. Na tym etapie prac moim głównym zadaniem jest sprawdzanie informacji pochodzących z lotów próbnych i porównywanie ich z moimi przewidywaniami. Analiza danych odgrywa bardzo ważną rolę w niskobudżetowym programie badań. W czasie każdego lotu zdobywamy ogromną ilość informacji, z których staramy się wyciągnąć wnioski przydatne w dalszym szkoleniu pilotów i służące do ewentualnych modyfikacji maszyny. Dziś Mike Melville ma sprawdzić przewidywaną prędkość przeciągnięcia. Przeciągnięcie maszyny następuje w chwili, kiedy w miarę zmniejszania prędkości powietrze opływające płaty przestaje wytwarzać wystarczającą siłę nośną. Kiedy dochodzi do przeciągnięcia, samolot zmienia się w spadającą z nieba 1000-kilogramową bryłę plastiku i metalu. Mając na pokładzie worki z piaskiem symulujące ciężar rakietowego paliwa, Mike zmniejsza prędkość. Mam zwis na ogon. Okazuje się, że ogon maszyny zaczyna odchylać się w dół. SpaceShip One traci siłę nośną. By zapobiec opadaniu na ogon, Mike rzuca maszynę w korkociąg. On traci kontrolę. Jim Tai widzi, co uniemożliwia Mike'owi wyjście z korkociągu i przekazuje polecenia pilotowi. Pułap 10 tysięcy, maszyna pod kontrolą. No, było nieźle. Maszyna pod kontrolą? Wszystko gra. Właśnie po to prowadzimy próby w locie. Kiedy buduje się coś tak odmiennego jak ta konstrukcja, nic nie jest proste. Kłopot w tym, że jeśli coś jest nie tak, znaczy, że mamy problem z aerodynamiką i musimy go rozwiązać. Podjąłem decyzję, jaką podjąłby każdy konstruktor. Pilnie potrzebujemy danych z tunelu aerodynamicznego. Budowa tunelu pochłonęłaby miliony i trwałaby kilka miesięcy. Zrobiliśmy rusztowanie, wzięliśmy trochę kleju i jazda.
Do furgonetki zamocowane zostało specjalne podwozie, na którym umieszczono model usterzenia Spaceship One. W ciągu 2 tygodni Jim Tai przeanalizował 25 różnych konfiguracji usterzenia. Konstrukcję mojego pierwszego samolotu sprawdzałem w tunelu aerodynamicznym urządzonym na dachu starej furgonetki. Dzięki uzyskanym informacjom ustalono, że stery maszyny są zbyt małe, by stabilizować lot z prędkością poddźwiękową. Potrzebna jest większa powierzchnia usterzenia. Jak widać, dodaliśmy 40 cm ruchomej lotki i 40 cm płata powinno być dobrze. Kolejnym wyzwaniem dla Spaceship One będzie lot z prędkością naddźwiękową. Rozwiązawszy problemy aerodynamiczne, zespół Spaceship One szykuje się do kolejnego wyzwania – lotu z napędem rakietowym. Piloci dają z siebie wszystko, by przyzwyczaić swoje ciała do warunków, z jakimi będą musieli sobie radzić w czasie startu rakiety. To koleżeńskie współzawodnictwo, ale trzeba pamiętać, że każdy kij ma dwa końce. Są plusy i minusy. W moim wieku nie mogę reagować tak szybko jak Pete. On ma 28 lat, a ja 62. Ćwicząc w małych, akrobacyjnych maszynach, piloci przyzwyczajają się do dużych przeciążeń i pojawiającego się podczas nich braku orientacji. Ciało można przyzwyczaić do wielu rzeczy, aż trudno uwierzyć, jak olbrzymie są te siły. Po wyjściu z pętli cała krew odpływa nagle do nóg i trzeba bardzo mocno napinać mięśnie, żeby zrobić jakikolwiek ruch i nie stracić przytomności. Kiedy zaczynałem, po każdym locie byłem chory i czułem się fatalnie. Przez cały dzień bolała mnie głowa. Ale ciało umie się przyzwyczaić. Po pewnym czasie przywyka się do wszystkiego. Loty, jakie wykonujemy w czasie przygotowań, dają nam sporo radości. To fascynujące. Szukać granic wytrzymałości własnego organizmu. Wszyscy czekają na start Spaceship One, który uczyni z jego pilota pierwszego na świecie prywatnego astronauta. Jeśli któryś z nas zostanie pierwszym astronautą i pokona wyznaczony pułap, jego życia zmieni się raz na zawsze. Ja jednak skupiam się wyłącznie na jednym, na następnym locie. Kolejny lot Briana Binney będzie wyprawą w nieznane, bo to on jako pierwszy włączy rakietowy silnik i wyceluje nos maszyny w niebo. Po zamontowaniu silnika w kadłubie ekipa Skate Composites szykuje się do kolejnego wielkiego kroku lotu z napędem rakietowym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to pierwsza konstrukcja Berta Rutana, która przekroczy barierę dźwięku. To z pewnością najbardziej ryzykowne przedsięwzięcie, w jakim brałem udział. Chcemy przetestować silnik rakietowy, chcemy przekroczyć barierę dźwięku. To rzeczy, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia. W czasie pierwszego silnikowego lotu rakietowy silnik Spaceship One zostanie włączony na zaledwie 15 sekund, co powinno umożliwić Brianowi Binney osiągnięcie prędkości dźwięku. Pogoda zapowiada się świetnie. Kontrola lotów. Maszyna gotowa. Trzeba zachowywać nieustanną czujność. Musimy włączyć napęd rakietowy, przejść z szybkości poddźwiękowej w naddźwiękową i cały czas uważać na wszelkie niespodzianki, jakie mogą się pojawić. Muszę dopilnować, żeby nie zmarzły mi stopy, więc wziąłem dodatkowe skarpety. W kabinie nie ma ogrzewania, a na tej wysokości na zewnątrz będzie jakieś minus 50, minus 60 stopni Celsjusza. Stopy mam w samym czubku pojazdu, więc należy im się ochrona. Nie zapomnij o niczym. Największym problemem będzie przeciążenie. Z samego ciągu silnika powinniśmy uzyskać około 2G, plus siła grawitacji, bo maszyna będzie szła pionowo w górę. Do zobaczenia po powrocie. Cholera, o czym się zapomniałem. Mój talizman. Dałam mu medalik Madonny z Loredo. To opiekunka pilotów i lotników.
Jestem gotów. Wierzę w jego doświadczenie. Brian wie, co robi. Jestem pewna, że Bert i reszta ekipy nie pozwoliliby mu lecieć, gdyby mu nie ufali. Muszę w to wierzyć. Jaką szybkość nada mu ten silnik? Na razie chcemy włączyć silnik na 10 do 12 sekund. Liczymy, że da to maszynie łagodne przyspieszenie, ale kiedy zacznie opadać, też będzie przyspieszało. Liczymy dziś na jakieś 1400 km na godzinę. Trzymaj się, chłopie. Kathy Thompson, wdowa po Dave'ie Thompsonie. Dla ciebie, Dave. Pięćdziesiąt sekund do startu. Gotów do separacji. 40 sekund. Dziesięć sekund. 5 sekund. Separacja. Wszystko działa. Zgoda na zapłon? Jest zgoda na zapłon. Masz zielone światło. Uwaga, zapłon na mój sygnał. Piętnaście sekund. Wspaniale. Zapłon wyłączony. Kiedy silnik zgasł, zaczęła się jazda na wyku. Zwolniłem do poddźwiękowej, więc zaczęły mi się trząść skrzydła, ale złożenie ich rozwiązało problem. To naprawdę wspaniały pomysł. Jak ci idzie? Całkiem niezła jazda, panie Rutan. Próbuję wyrównać. Trochę buja mnie na boki. Zejdź na 1500. Za chwilę możesz rozłożyć skrzydła. Kiedy kończy się swobodne opadanie i ustają strząsy, Spaceship One zmienia się w naprawdę wspaniały samolot. Istnieje pewne ryzyko i trzeba umieć rozpoznać zagrożenie, zanim się pojawi. Inaczej może skończyć się wypadkiem. Po sukcesie pierwszego lotu z napędem rakietowym pilot Brian Binney wrócił na Ziemię. Zszedł z pasa. Maszyna lądowała z większą szybkością, niż było w stanie wytrzymać podwozie.
Jedna goleń pękła, druga jakimś cudem ocalała. Nie jest to wina Briana, że nie wszystko działało jak należy. W takim przypadku należy ściągnąć orczyk, a potem go odpuścić. Ale Brian musiał wkładać w to mnóstwo siły. A to nie jest dobry sposób na manewrowanie tuż nad ziemią. Jak lot? Nie umiem opisać, jak mi przykro. Świetnie się spisałeś. To tylko drobne uszkodzenie. Żaden kłopot. Da się naprawić? Oczywiście. To drobiazg. A jak przyspieszenie? Dziwne uczucie. Poczułem kopa i starałem się wyrównać skrzydła. Wszystko działo się w takim tempie, że w zasadzie nie zdążyłem się zdziwić. Po raz pierwszy w historii mała firma bez pomocy instytucji rządowych zbudowała i oblatała samolot rozwijający pięciokrotną prędkość dźwięku. Pewnie myślicie, że pierwszy prywatny naddźwiękowiec leciał poziomo. Dziś rano nasza maszyna leciała prawie pionowo w górę. Ten lot to naprawdę wielki sukces. Zresztą lądowanie też. Bez trudu przekroczyliśmy barierę dźwięku i osiągnęliśmy maksymalne przyspieszenie. Wiemy, że możemy tak latać. To wielkie osiągnięcie. W locie z prędkością naddźwiękową zwykłe lotki sterujące Spaceship One stają się bezużyteczne. By sterować maszyną, która przekroczyła prędkość dźwięku, trzeba wychylać całe powierzchnie płatów. W myśliwcu F-16 i w promach kosmicznych pilot nie może latać bez pomocy komputerowych systemów wspomagania. My nie mogliśmy zastosować takiego rozwiązania, bo komputery i oprogramowanie są bardzo kosztowne. W roku 1947, pilotując maszynę serii X, Chuck Yeager dowiódł, że człowiek może przekroczyć barierę dźwięku. Wtedy po raz ostatni latano z prędkością naddźwiękową sterowanym mechanicznie samolotem. Wymagało to wielkiej siły i refleksu. Jeden błąd i było po tobie. W projekcie Berta Rutana zamiast potężnego komputera jest TINU, czyli Tier 1 Navigation Unit, której pojedynczy monitor dostarcza pilotowi wszystkich potrzebnych informacji. TINU oraz symulator, na którym szkolą się piloci, są dziełem Pita Siebolda. Są tu wskaźnik prędkości, wysokościomierz. Przyrząd informuje, czy leci się do góry nogami, czy normalnie do przodu, czy do tyłu. Ustala położenie względem ziemi, w ogóle ułatwia pilotaż. Po 3 latach pracy nad tym niezwykle ważnym elementem projektu nadeszła pora, by za sterami Spaceship One zasiadł Pit. Jestem inżynierem i pilotem, co chwilami prowadzi do konfliktu. Lubię rozwiązywać problemy, lecz czasem jestem zbyt analityczny. Drugi silnikowy lot Spaceship One zakłada wykorzystanie napędu przez 40 sekund, co powinno wynieść pojazd na znacznie wyższy pułap i umożliwić powrót z prędkością naddźwiękową. Pojazd zaczął zachowywać się tak, jakby zablokowało się skrzydło. To coś, czego się nie spodziewaliśmy. Spróbuję je trochę odchylić. Uważamy, że lecisz za szybko. Wiem. Mam tu problem. Miałem 2 wyjścia. Wracać i lądować z pełnymi zbiornikami, czego wcześniej nie robiliśmy, albo mimo złej sterowności włączyć silnik i lecieć dalej.
Mam kłopoty ze sterowaniem w poziomie. Gdyby Pitt włączył silnik i stracił sterowność, mógłby odlecieć za daleko, by wrócić potem lotem ślizgowym na lotnisko. Jednak lądowanie ze zbiornikami pełnymi paliwa było jeszcze bardziej ryzykowne. Maszyna może mieć tak ciężki ogon, że mimo wychylenia drążka maksymalnie do przodu, prędkość przyziemienia będzie wynosić nawet 250 km na godzinę. Nieco twarde lądowanie i koniec. Wolę zużyć paliwo, zgoda. Pitt miał problemy ze sterowaniem od chwili oddzielenia się od White Knighta. Uznaliśmy, że bezpieczniej będzie włączyć silnik niż lądować z paliwem. Na pewno się uda. Piętnaście sekund. Trzydzieści sekund. Czterdzieści sekund. Koniec. Silnik wyniósł Spaceship One na pułap ponad 32 tysięcy metrów. Przyrządy sprawne. Co u ciebie? Świetnie. Niebo jest czarne. Pitt poleciał wyżej niż Brian, lecz nie wypełnił celu misji. Ktoś kiedyś spytał Wernera von Brauna, mojego mistrza, co było najtrudniejsze w locie na Księżyc. A on powiedział, że wola, by tego dokonać. Inżynieria to tylko obliczenia, ale decyzja, wola i odwaga, by tego dokonać. To było najtrudniejsze. Kiedy Pitt opadał ze złożonymi skrzydłami, osiągnął prędkość bliską prędkości dźwięku. Pilot zrzucił resztę paliwa ze zbiorników. Z powodu opóźnionego włączenia silnika w czasie powrotu na Ziemię, Spaceship One nie przekroczył bariery dźwięku. Nie polecieliśmy tak wysoko, jak planowaliśmy, i w czasie powrotu nie przekroczyliśmy bariery dźwięku. Cel testu nie został osiągnięty. Pojazd rozłożył podwozie i zaczął podchodzić do lądowania. Dziękuję wszystkim. Super, świetnie się spisałeś. Lądowanie z pełnymi zbiornikami byłoby bardzo ryzykowne. Mogło być gorąco. Doskonałe lądowanie. Szedłeś prawie pionowo. W pewnym momencie skorygowałeś tor lotu. Silnik pracował doskonale. I wcale nie był głośny. Miałem uczucie, jakby ktoś popchnął mnie w plecy. Wiele rzeczy wyglądało tak, jak się spodziewałem. Część problemów okazała się nie taka znów wielka i jakoś sobie poradziłem. Najtrudniejsze było podjęcie decyzji, a potem siedzenie w kabinie i czekanie na to, co się stanie. To, czego dokonał Pitt, tchnęło nowego ducha w całą ekipę. Dosłownie pospadaliśmy dziś z sufitu. Dzisiejszy lot zmusił nas do powrotu na Ziemię i powiedzenia sobie, że wciąż mamy problemy do rozwiązania. Ale my oczekujemy problemów, bo to przecież lot w kosmos. Po 7 lotach ślizgowych i 2 silnikowych, Spaceship One stanął przed kolejnym problemem. W ciągu 1,5-rocznych prac nad silnikiem nasz pojazd zrobił się nieco za ciężki. Zmiana usterzenia rozwiązała problem przepadania maszyny, lecz zwiększyła jej wagę. Pojawiła się obawa, że pojazd może nie osiągnąć docelowego pułapu 100 km.
Jest wiele metod zwiększenia pułapu lotu, lecz najłatwiejszą jest zmniejszenie wagi. Każdy kilogram mniej to 100 metrów wyżej. Zadanie odchudzenia pojazdu otrzymał inżynier Matt Steinmetz. Gdybyśmy usunęli całe nieużywane okablowanie, zyskalibyśmy ponad 2 kg. Po zmniejszeniu wagi ponownie zajęto się silnikiem, za który odpowiadał John Campbell. Kilka miesięcy temu sądziliśmy, że moc silnika umożliwi nam zdobycie nagrody X. Jednak od tamtej pory zgromadziliśmy mnóstwo danych i uznaliśmy, że to może nie wystarczyć. Dlatego zwiększyliśmy zapas paliwa. Staramy się wycisnąć z niego ile się da. Udało się zwiększyć ciąg silnika, jednak niestabilne spalanie mogło utrudniać pilotaż maszyny. Spodziewając się dużych przeciążeń w czasie zaplanowanego na jutro kolejnego lotu, Spaceship One, Mike każdą chwilę poświęcał na trening. Czułem, że trzeba mi jeszcze trochę ćwiczeń na wysokim pułapie. Wzbijałem się najwyżej jak się dało i opadałem, wyobrażając sobie, co musiałbym zrobić, gdybym musiał skakać. Chciałem też poprawić moją odporność na przeciążenia. Czuję się świetnie. Jestem gotów. Zaplanowano, że w trakcie trzeciego silnikowego lotu Spaceship One silnik będzie włączony przez 55 sekund. Pojazd wzniesie się na wysokość ponad 64 km i co najważniejsze, w czasie powrotu osiągnie prędkość naddźwiękową. To ambitne plany. To będzie pierwsze opadanie ze złożonymi skrzydłami z prędkością naddźwiękową. Zarówno w locie do góry, jak i w dół pojazd będzie poddany największym do tej pory obciążeniom. Pojazd poleci szybciej, wyżej i bardziej się rozgrzeje. Paski specjalnego wrażliwego na temperaturę wosku mają pomóc ustalić, jak bardzo nagrzewa się poszycie. Pocisk wystrzelony z karabinu M16 leci z prędkością 820 metrów na sekundę. My chcemy osiągnąć ponad kilometr na sekundę. Jeśli spojrzeć na nasz pojazd, nie wygląda, aby mógł lecieć tak szybko. To przecież włókno szklane z odrobiną żywicy dla usztywnienia. Okna ma z plastiku, a chce lecieć szybciej niż pocisk karabinowy. I jest w tym odrobina ryzyka. Ostatnie chwile przed startem wypełniają rytuały. Niektóre mogą wydawać się dziwne. Inne, zupełnie zwykłe. Jesteśmy małżeństwem od 43 lat, to długo. Ale nie zamieniłbym tych lat za nic. Kiedy White Knight wynosi Spaceship One na pułap startowy, Mike szykuje się psychicznie do 55-sekundowego lotu z napędem rakietowym. W czasie ostatnich treningów w symulatorze szczególną uwagę poświęcałem systemowi nawigacyjnemu TINU, który pokazuje, w którą stronę się leci. Trzeba cały czas patrzeć na monitor, nie ma czasu na wyglądanie przez okna. Ciągle trzeba uważać na strzałkę na ekranie. W symulatorze odbyłem 70-80 lotów. W niektórych zginąłem, inne zakończyły się sukcesem. Chwilę po włączeniu silnika ekran TINU zaczął migotać. 20 sekund. TINU wysiada. Straciłem TINU. Wobec awarii systemu nawigacyjnego Mike Melville stanął przed trudnym wyborem. Lecieć na ślepo czy przerwać misję. Mike leciał. TINU znów działa.
doing good. Copy that. 205,000 feet, still climbing. 205! Woo! Woo! Very, very dark. Just north of the bullseye, 1 mile. Okay, feather is out, we're leveling. Copy, he's speak at about 212 and 2 miles north of the bullseye. Copy. Ziemia wygląda jak wielka mapa, jakby się patrzyło na oświetlony przez słońce globus. Tam nie ma atmosfery, więc niebo jest zupełnie czarne. To bardzo dziwny widok dla kogoś, kto nigdy nie był w kosmosie. Radar z leżącej w pobliżu bazy lotnictwa wojskowego Edwards zarejestrował moment, kiedy Spaceship One osiągnął apogeum i zaczął opadać. Teraz zaczynał się najważniejszy sprawdzian. Jak zachowa się pojazd, wchodząc w atmosferę z naddźwiękową prędkością? To niemożliwe, by tak lekki, spadający z takiej wysokości pojazd wracał z rozłożonymi skrzydłami. Gdybyśmy nie złożyli skrzydeł, spaliłoby nas starcie aerodynamiczne. Tak samo jak prom kosmiczny. Wkrótce po wejściu w atmosferę ogon opadłby w dół, prędkość doszłaby do 4 machów. Zrobiłoby się gorąco i po szycie zaczęłoby się topić. Prędkość 1,3. Trochę mną kołyszę. Ta piłeczka na sznurku to świetny pomysł. Prędkość 1,9. Przeciążenie 2G. Mike zrzuca resztę podtlenku azotu ze zbiorników. Trzy G. Oto najniebezpieczniejszy moment wyprawy. Spaceship One zwalnia i przez barierę dźwięku przechodzi do prędkości poddźwiękowej. Nie dzieje się nic złego. Prędkość poddźwiękowa. Zaczyna trząść. Pojawiły się wibracje typowe dla granicznej prędkości poddźwiękowej. Tym razem zostały przyjęte z ulgą. Płat rozłożony. Leciał na silniku, patrząc w okno. 1,5 kilometra. Nie do wiary. Było cudownie. Dałbym $1,000,000, żeby przeżyć to jeszcze raz. Na szczęście monitor działał, dopóki nie ustawiłem się pionowo. Trzymając głowę prosto i sterując przed sobą samym kątem oka, widziałem linię horyzontu i czerń na wprost i wiedziałem, że lecę w dobrą stronę. Jako że nie musiałem gapić się na ekran TINu, widziałem, jak niebo robi się czarne. Pomyślałem, zobaczyć czarne niebo w środku dnia. To niesamowite. Patrzę na ekran, silnik działa, ty lecisz w górę, dane są znakomite i nagle mówisz, że wysiadło TINu. Wszyscy oczekiwali, że przerwiesz misję. Ale ja mówię, wytrzyma ze 30 sekund. Dane zdobyte w trakcie tej misji umożliwią dalsze loty. Najważniejsze, że stwierdziliśmy, iż powrót do atmosfery jest bezpieczny. To było dziś najbardziej ryzykowne, bo robiliśmy to po raz pierwszy, a ze złożonym płatem lataliśmy jedynie poniżej bariery dźwięku. Było wspaniale. Kiedy złożyłem płat, było fantastycznie.
Pojazd kręcił się wolniutko wokół osi, a ja podziwiałem widoki i wracałem na ziemię. Wejście w atmosferę było bardzo łagodne, jakbym uderzył w miękką poduszkę. Następny przystanek – kosmos. Po prawie 3 latach budowy i testów program Spaceship One zbliża się do upragnionego celu. W trakcie następnego lotu Paul Allen, Bert Rutan i ekipa Skate Composites chcą osiągnąć to, co do tej pory udało się jedynie 3 najpotężniejszym państwom świata – wysłać człowieka w kosmos. Jutro spróbujemy napisać nową kartę w historii awiacji. Jeśli nasza próba się powiedzie, pilot Spaceship One będzie pierwszym cywilnym pilotem, który przekroczy próg przestrzeni kosmicznej w pojeździe zbudowanym przez prywatną firmę. Za sterami White Knighta zasiądzie Brian Binney. Mike Melville poleci Spaceship One, a pilotem rezerwowym będzie Pete Seybold. Przyszedł Bert, uścisnął mi rękę i powiedział: gratuluję. Spytałem, o co chodzi, a on na to: jutro lecisz Spaceship One. Jutrzejszy lot jest bardzo ważny. Spaceship One poleci z 3-krotną prędkością dźwięku i 2 razy wyżej niż poprzednio, na wysokość ponad 100 km. W celu osiągnięcia tego pułapu w silniku zamontowano nową, szerszą dyszę. Jim Tai wpadł na pomysł poprawienia aerodynamiki pojazdu. Zmieniliśmy tu kształt poszycia. W tym rejonie było spore tarcie, które spowalniało pojazd. Wypełniając ten rejon, liczymy na to, że pojazd poleci nieco wyżej. Jeszcze z tym nie lataliśmy, ale charakterystyka nie powinna się zmienić. Jedynie zredukują się opory. Mam nadzieję, że tak będzie, bo inaczej będę miał spore kłopoty. Wraz z zachodem słońca zaludnienie pierwszego amerykańskiego portu kosmicznego zwiększyło się ponad 2-krotnie. Wyraźnie widać głód lotów kosmicznych, a nie tylko marzeń o nich. Chcemy, by nasze dzieci dotarły do innych planet. Podejmujemy ryzyko, bo chcemy dokonać przełomu. A ci, którzy ślęczą nad tym od 10 lat, niech gapią się z zazdrością, jak wlatujemy w erę kosmicznych podróży. W przededniu tego historycznego wydarzenia przyszłościowe wizje Berta Rutana wydają się bliskie realizacji. To kolejna rzecz, nad którą pracuję. Lot orbitalny. Jeśli dotrzemy z Ziemi na orbitę, to będzie Tier 2. A kiedy wyjdziemy poza orbitę na Księżyc, Marsa i do gwiazd, to będzie Tier 3. To, co robimy poniżej orbity, to Tier 1. Wygląda jak White Knight, ale jest znacznie większy. 7-osobowy pojazd kosmiczny. W takiej stacji można spędzić cały tydzień. To sfera von Brauna, w której można chodzić i wykonywać ćwiczenia. Jednak każdy miałby kilka godzin na doznania duchowe, których mógłby doświadczyć, unosząc się wewnątrz przeźroczystej kopuły. Pomówmy o Plutonie. Jest już prywatna misja, która chce dotrzeć do tej planety. Kilka dni temu przyszedł do mnie szef tego programu i powiedział: chcemy dotrzeć do Plutona z pierwszą prywatną misją kosmiczną. Trudno mi o tym mówić. Chcemy tam zabrać 100 gramów Spaceship One. Czy to nie wspaniałe? Tyle się ostatnio dzieje, że trudno pracować i trudno spać. Chcesz się podpisać? Pewnie. Steve, daj nam złoty pisak, bo pan Allen chce się podpisać na dyszy. Wolałbym twój podpis w kabinie, bo kiedy trafi do Muzeum Lotów Kosmicznych, zostanie tam na zawsze. Chyba każdy z nas chciałby znaleźć się w środku i odbyć ten lot. Ten lot skupi na sobie uwagę całego świata. Dzięki niemu możemy powiedzieć NASA: hej, hej, tu jesteśmy.
4 godziny do startu. Odliczanie w toku. Po latach marzeń Bertrud Tan i jego zespół ze Skate Composites liczą na to, że ich dzisiejszy lot stanie się początkiem nowej ery podróży kosmicznych. Jak ustaliliśmy, dziś próbujemy osiągnąć pułap 100 km. Kołowanie zaczynamy o godzinie 6:30. Stan pojazdu? Osłona termiczna zamontowana, przegląd zrobiony. Dzięki, coś jeszcze? Nie jesteśmy gotowi. Wszystko w porządku. I co ty na to? Świetnie. Nie denerwujesz się? Może trochę. Muszę wierzyć, że Bert wie, co robi. Że Jim Tai wie, co robi. Że Matt Steinmetz wie, co robi. Ci ludzie to świetni inżynierowie i wszyscy zapewnili mnie, że wszystko będzie działało jak należy. Ja nie jestem inżynierem. Szczerze mówiąc, rzuciłem studia, więc muszę im wierzyć. Jak twierdzi Mike, do odbycia najważniejszego lotu w jego życiu skłonił go człowiek, który oczarował go 25 lat temu. Cała moja lotnicza kariera związana jest z Bertem Rutanem. Pierwsze 10 lotów z nim na maszynach, jakimi nigdy nie latałem. Zawsze wierzę w to, co mówi Bert. Muszę mu ufać w 100%, bo inaczej musiałbym stąd odejść. Dla mnie Bert Rutan jest... Nie wiem, jak to powiedzieć. To naprawdę niesamowity człowiek. Jest moim najlepszym przyjacielem. Nigdy mnie nie zawiódł. I ja też nigdy go nie zawiodę. To wielka chwila, Bert. Dzięki, że dałeś mi tę szansę. Masz rację, chłopie. To po prostu samolot. Jest ekstra. Nie to, co te stare graty. Wskakuj na tylne siedzenie. Myślisz, że mogę? Zamknij włas i zapnij pasy. Denerwuje się, jak każdy oblatywacz przed startem. Ale po starcie zapomni o tym, bo ma zadanie do wykonania. Wszystko było normalnie. Siedzieliśmy przed hangarem, wokół było może ze 100 osób. Pomyślałem, do diabła, tylko tylu przyszło oglądać nasz start. Kiedy minęliśmy wieżę kontrolną i wyjechaliśmy na pas, nagle w oknach White Knighta zobaczyłem twarze. Pomyślałem, mój Boże, tu są tysiące ludzi. To było wspaniałe uczucie. O rany. Zobaczcie. Będzie ich jeszcze więcej. Kiedy na pas wyjechały White Knight i Space Ship One, wokół lotniska zgromadziło się ponad 12 tysięcy osób. To jak start braci Wright. To bracia Wright nowej ery. By obserwować start Spaceship One, przybyli tu marzyciele w każdym wieku. Chciałbym polecieć w kosmos. Chciałbym polecieć już dziś. Czekałem na to ponad 40 lat. Kiedy 30 lat temu przestaliśmy latać na Księżyc, byłem rozczarowany, więc cieszę się, że do branży wchodzi teraz prywatna firma. Ostatnia szansa? Nic? Okej. Rozpoczyna się historyczny lot Spaceship One. Separacja. 3, 2, 1, zapłon.
Podmuch wiatru sprawił, że pojazd obrócił się 95 stopni w prawo. Próbując wyrównać lot, Mike nieco przesadził. Maszyna zrobiła obrót o 90 stopni w lewo. Już chciałem wyłączyć silnik, bo miałem wrażenie, że lecę prosto w dół. Z dala od zakładanej trajektorii Mike w końcu opanował stery i ruszył w górę ku gwiazdom. Strasznie trzęsie. Walczący z siłą ziemskiej grawitacji silnik zaczął nagle słabnąć. Silnik traci moc. Wyłączenie prawidłowe. Kiedy Spaceship One oddalał się od Ziemi, otaczającą Mike'a ciszę przerwały tajemnicze odgłosy. Słyszałem co najmniej trzy elementy, które oderwały się z hałasem od pojazdu. Jeden całkiem spory i dwa mniejsze. Nie wiedziałem, czy to nie była eksplozja. Byłem przerażony, bo wyobraziłem sobie, że oderwała się spora część pojazdu. Jak tam Mike? Świetnie, ale chyba pora wracać. O rany, ale widok. Wydawało się, że Spaceship One dotarł do najwyższego punktu wyznaczonej trajektorii. Zdaje się, że wszystko w porządku. Początkowe kłopoty sprawiły, że pojazd znalazł się 32 km niżej od wyznaczonego celu. Czy dotarł do granic kosmosu i czy uda mu się wrócić na Ziemię? Nie mieliśmy pewności, czy przekroczył pułap 100 km. Miałem wrażenie, że tak, w każdym razie był blisko. Patrzyłem na wysokościomierz. 98, 99, 100 km. Niedużo, ale przekroczył. Odwróciłem się i pogratulowałem Paulowi Allenowi. Jednak radość z sukcesu szybko przerodziła się w niepokój, bo Spaceship One miał kłopoty. Jeden ze sterów wysokości zablokował się w maksymalnym wychyleniu. Mike starał się odblokować statecznik, zmieniając tryb sterowania. Statecznik nie reagował. Oczywiście wiedziałem, że mam awarię statecznika. Próbowałem sobie wyobrazić, co mogło ulec uszkodzeniu w wyniku eksplozji. Psychicznie nie czułem się najlepiej, bo zacząłem się bać, że mogę nie wrócić. Z danych kontroli lotu wynikało, że Spaceship One jest sprawny, lecz wszyscy wiedzieli, iż awaria statecznika stawia Mike'a w poważnych opałach. W obecnym stanie zablokowany płat mógł wprowadzić pojazd w niekontrolowany korkociąg. W najlepszym wypadku stracilibyśmy pojazd, w najgorszym i pojazd, i pilota. To było okropne.
Mike, zwiększ kąt o 10 stopni. Próbuję. Wiedziałem, że nie mogę tego tak zostawić. Próbowałem wszystkiego. Potem czekałem kilka sekund i znów próbowałem. Statecznik nie reagował. W ostatnich chwilach w stanie nieważkości Mike postanowił przeprowadzić doświadczenie. Z nikim tego nie uzgadniałem. Chciałem pokazać ludziom, jak wygląda brak ciążenia. Można to poczuć, ale bardzo trudno opisać, więc pomyślałem o cukierkach. O czymś, co na pewno nie zablokuje mi przyrządów, gdyby gdzieś utknęło. W ten sposób chciałem wyjaśnić ludziom, którzy nigdy nie czuli braku ciążenia, co się wtedy czuje i jak to wygląda. Jednak po chwili ciążenie powróciło i cukierki opadły w dół. Mam przeciążenie 5G. Przeciążenie spada. Jak tam Mike? Świetnie. Przez dobre 5 minut myślałem, że nie mam jak wylądować tą maszyną. Kład zablokowany. Nigdy nie straciłem żadnego samolotu. Czasem miewałem poważne problemy, ale zawsze dawałem sobie radę. Bardzo chciałem wrócić. Kiedy Mike podchodził do lądowania, stan konstrukcji Spaceship One był wciąż niejasny. Okej, Mike, wszystkie urządzenia sprawne. Sugerujemy, żebyś schodził w tym ustawieniu. Rozumiem, niczego nie będę zmieniał. Kiedy Mike Melville zbliżał się do lotniska, podleciały do niego dwa samoloty. Dopiero teraz można było ocenić, w jakim stanie jest jego pojazd. Słyszałem trzaski i łomotanie, więc lepiej sprawdźcie to z bliska. Od dołu przy dyszy silnika masz spore wgniecenie. Poza tym żadnych widocznych uszkodzeń. Jak tylko usłyszałem, że maszyna jest w porządku i nie ma widocznych uszkodzeń, kamień spadł mi z serca. Bert powiedział, że zdołamy to zrobić i udało się. Skoro zdołaliśmy zrobić to, to możemy wszystko. Bez ciebie by się nie udało. Jak się czujesz? Nigdy nie czułem się lepiej. Dzięki. Świetnie się spisałeś. Ludzie na lotnisku szaleli z radości, więc zaraz po lądowaniu podtoczyliśmy Spaceship One bliżej zapór, żeby mogli zrobić zdjęcia. Nie mogło być lepiej. To był najbardziej wzruszający moment, bo nie wiedziałem, co się będzie dalej działo. Jestem zaszczycona, mogąc w imieniu Federalnego Zarządu Lotnictwa wręczyć tę odznakę pierwszemu w historii prywatnemu astronaucie, Mike'owi Melville'owi.
A przecież jestem zwykłym facetem, który przez ostatnie 26 lat latał wokół lotniska Mojave. Nagle pojawiło się mnóstwo ludzi prosząc o mój autograf. To było niesamowite. Postawili mnie na jakimś murku i traktowali jak kogoś bardzo ważnego. Czułem się jak jakiś bohater. Po oficjalnej uroczystości pierwszy prywatny astronauta wraca do domu. Nie mogę uwierzyć, że w końcu udało się osiągnąć nasz cel. Wraz z małą grupą ludzi tu w Mojave udowodniliśmy, że tanie loty kosmiczne są możliwe. Udało się. To wielki sukces. Pewnie jeszcze dzień czy dwa będziemy się z tym oswajać, ale Mike'owi się udało. Wrócił bezpiecznie. Maszyna jest cała. Nie do wiary. Te dni i lata są dziś w pamięci wszystkich. Wkrótce jednak zaczną się zacierać. Ale wpływ tych dokonań nie pozostanie bez echa. Z biegiem lat oczekiwania wobec możliwości zwykłych ludzi malały. Dziś wszyscy sądzą, że aby dokonać czegoś wielkiego, trzeba międzynarodowych korporacji, rządowych dotacji albo współpracy Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych oraz pracy milionów ludzi. Chyba dowiedliśmy, że zwykli ludzie też mogą zrobić coś wspaniałego. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem, bawił się na podwórku i patrzył w gwiazdy, mówiąc: ciekawe, jak tam jest. Każdy marzył, że może kiedyś będzie mógł wyruszyć w kosmos. Niech ludzie znów cieszą się tą myślą. Niech dzieci rosną, mówiąc: widziałem Spaceship One i może kiedy będę starszy, będę mógł polecieć na Księżyc. Chcecie cukierka z kosmosu? Każdy, kto w przyszłości będzie chciał zająć się lotami w kosmos, będzie traktowany inaczej niż my. Nikt już nie będzie wyśmiewał się z pomysłu, że prywatna firma może zajmować się podróżami kosmicznymi. Sądzę, że bardzo wiele wydarzy się w tej dziedzinie w ciągu najbliższych 5, może 10 czy 15 lat. Nie da się tego porównać z niczym, co dotąd zrobiłem. Ludzie pomyślą: skoro Rutan to zrobił, to ja też mogę. Dziewiątego września 2004 roku firma Scaled Composites przeprowadziła pierwszy lot wymagany przez regulamin Nagrody X. Lot zakończył się sukcesem. 4 października 2004 roku wykonano drugi z wymaganych lotów. Bert Rutan i załoga Spaceship One otrzymali nagrodę w wysokości $10 milionów.